Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X odprawi mszę świętą na kajaku? Skąd się biorą patologie liturgiczne i co przed nimi chroni? Zapraszam. Dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć na kilka różnych zarzutów, komentarzy pod poprzednimi materiałami. Myślałem o tym, żeby napisać po prostu komentarz, ale odsuwało mi się to ciągle w czasie. Nie było momentu, żeby się za to zabrać i pomyślałem, że warto zebrać kilka takich rzeczy i nagrać materiał, bo mogą być one bardziej zasługujące na to, żeby obejrzało, żeby usłyszało odpowiedź jednak więcej osób, bo uważam, że są to tematy jednak kluczowe. A więc zaczynamy od mszy świętej na kajaku. Pod materiałem, jeśli już dobrze pamiętam, bo mogłem ewentualnie pomylić materiał, ale wydaje mi się, że pod materiałem msza święta w garażu, czy garaż jest lepszy od kościoła, w którym mówiłem o tym, że naprawdę nie rozumiem, jak można twierdzić, że gdy msza święta jest odprawiana w jakimś zwykłym, skromnym pomieszczeniu i gromadzą się tam ludzie, jest tam głoszona prawdziwa nauka, udzielane prawdziwe sakramenty i widać, że ta łaska tam owocuje, nie rozumiem, jak można w tej sytuacji powiedzieć, że co to są za owoce, bo wy przecież nie macie kościołów. I tam pojawiło się pytanie, raczej w zasadzie zarzut, że no jak tego w ogóle można nie rozumieć. Przecież jak odprawiacie tak mszę świętą właśnie pomiędzy żabką a kebabem, no to już tylko jeden krok jest do tego, żeby odprawiać mszę świętą na kajaku. Czy tego nie widzicie? Przecież to jest oczywiste. No i moim zdaniem zasługuje to jednak na odpowiedź. Zacznijmy od tego, co łączy mszę, tak w cudzysłowie, mszę na kajaku, czyli jakieś liturgiczne patologie, odprawianie mszy świętej zupełnie bez warunków do jej odprawiania. Co łączy taką mszę na kajaku z kaplicą Bractwa Świętego Piusa X? No, łączy te dwie sytuacje to, że miejsce, w którym msza święta jest odprawiana, jest raczej nietypowe. Nie jest to miejsce, które zostało pierwotnie przeznaczone na celebrację liturgiczną. Natomiast to w zasadzie jest wszelkie podobieństwo, koniec podobieństw, dlatego że oczywiście kaplice Bractwa Świętego Piusa X są miejscami poświęconymi, to są kaplice poświęcone, przynajmniej jako kaplice prywatne, to naprawdę w ostateczności, tak? a normalnie jako kaplica publiczna. A więc są to miejsca poświęcone, są to miejsca, w których spełniane są wszystkie wymogi prawa kanonicznego, to znaczy mamy ołtarz, który nawet jeśli miałby być tylko ołtarzem przenośnym z jakiegoś względu, to i tak spełnia te wymogi, czyli są tam i trzy obrusy, i wszystkie świece, i krzyż, i relikwie świętych. Przypominam, że Kościół Święty nigdy nie zobowiązywał, że mszę świętą należy odprawiać tylko i wyłącznie w jakichś wielkich kościołach, tylko i wyłącznie w budynkach, które od samego początku były wybudowane jako budynki sakralne. Wręcz przeciwnie, pierwsze bazyliki, te wielkie rzymskie bazyliki, w dużej mierze powstawały przez przerobienie jakichś pałaców właśnie na taką bazylikę. Oczywiście takie miejsca należy później poświęcić. Panteon został przecież przerobiony na Kościół katolicki i po tym jak został oczyszczony ze wszystkich bożków, został on na nowo poświęcony. Nie ma takich przepisów liturgicznych, które by zobowiązywały do tego, że to musi być jakieś wielkie i spektakularne. Wręcz przeciwnie. Kościół Święty nigdy nie nauczał, że jest to jakaś rzecz absolutnie kluczowa i fundamentalna. Kościół przez swoje przepisy wymagał pewnych rzeczy, które broniły mszy świętej, broniły liturgii przed warunkami, które byłyby niegodne. Czyli to musi być miejsce faktycznie wyznaczone, przeznaczone na taki kult, a więc mamy do czynienia z kaplicą, która jest poświęcona. Muszą być te trzy obrusy, które służą do tego, żeby chronić przenajświętszą krew przed ewentualnym rozlaniem się. Musi być krzyż oczywiście, który obnosi, pokazuje do
z czym mamy tutaj do czynienia, że jest to Golgota, że jest to Kalwaria, muszą być świece, które dają to światło, co ma znaczenie również takie bardzo głęboko symboliczne, ten Chrystus, który jest światłem. Muszą być relikwie świętych, tak? Czyli nie można odprawiać mszy świętej gdzieś tam na stoliku, no to muszą być pewne przepisy, które zostają spełnione. A więc różnice pomiędzy taką mszą na kajaku, dajmy na to, gdzie ksiądz tak po prostu przychodzi i odprawia, jest tam jakiś jeden obrus albo w ogóle obrusa nie ma, jakiś tam maleńki stolik i ksiądz wychodzi bez ornatu, tylko tak po prostu odprawia właśnie zupełnie na dziko. No oczywiście tam te przepisy liturgiczne nie są zachowane. Oczywiście nowe przepisy liturgiczne też to zliberalizowały, no i to jest bardzo poważny zarzut wobec nich, ta właśnie liberalizacja tych wymogów. Natomiast no, my mówimy oczywiście tutaj o tradycyjnych wymogach. A więc podobieństwa sprowadzają się w zasadzie tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego zupełnie skojarzeniowego myślenia, że aha, skoro to nie jest w jakimś kościele wybudowanym jako kościół, no to już jest jakiś krok w tą stronę. Można tutaj ewentualnie postawić zarzut, że dobrze, kaplice wprawdzie są poświęcone i tam wszystko jest przynajmniej w jakimś stopniu takim wymaganym przez prawo kanoniczne spełnione, ale przecież bractwo odprawia msze święte gdzieś zupełnie w jakichś salach, na przykład w trakcie pielgrzymki do Częstochowy odprawia msze świętą w sali gimnastycznej w Częstochowie, albo odprawia msze święte gdzieś zupełnie pod krzyżem w jakiejś wiosce albo w ogóle w jakiejś wynajętej sali, gdy tylko właśnie jednorazowo tam kapłan tą mszę świętą odprawia. I oczywiście to jest sytuacja już trochę inna, natomiast i to przez prawo kanoniczne nie jest zabronione w sytuacji, gdy jest faktycznie realna misjonarska potrzeba, to znaczy gdy właśnie mamy do czynienia z na przykład pielgrzymką albo konkretną misją, w sensie takim misją w sensie apostolskim, tak? To znaczy gdzie jest faktycznie potrzeba, żeby mszę świętą dla wiernych odprawić, a nie ma możliwości skorzystania z przestrzeni, która już jest poświęcona, która już jest sakralna. No adekwatnie jak w przypadku pielgrzymki można wtedy na ołtarzu przenośnym z relikwiami świętych, zachowując wszystkie te przepisy liturgiczne, odprawić w miejscu, które nie jest poświęcone. Oczywiście trzeba szukać miejsca, które jest godne tego i to być może zdarzają się jakieś przypadki, czy zdarzyły się kiedyś przypadki, gdzie zostało wybrane nie najlepsze miejsce na taką celebrację. Tego nie wiem, nie znam wszystkich konkretnych przypadków, które się wydarzyły w historii bractwa. Natomiast no to już są rzeczy, powiedzmy, bardziej roztropnościowe, wynikające właśnie z tego, że no, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, nie możemy odprawić tej mszy świętej w kościele, jesteśmy w sytuacji misyjnej i trzeba tą mszę świętą gdzieś odprawić. Co mam na myśli przez sytuację misyjną? To znaczy kapłan przybywa gdzieś do wiernych, żeby im głosić Ewangelię i nie ma tam, gdzie przybywa, tej możliwości, żeby w pomieszczeniu sakralnym tą mszę świętą odprawić. Jeszcze tam kaplicy bractwa nie ma, a do kościołów zwykłych przeważnie nas się jednak nie wpuszcza. To są wyjątki, gdy ktoś nam pozwoli odprawić mszę świętą w kościele i zwykle są to wyjątki do tego stopnia, że przełożeni raczej o tym nie wiedzą, bo gdy jakiś biskup się dowie, że jakiś kapłan pozwala odprawiać mszę świętą w kapłanom bractwa w jakimś kościele, to zwykle no jednak jest to niemile widziane. Powód, dlaczego tak jest, myślę, że jest oczywisty. Odsyłam do materiału biskup Kielecki w walce z herezją. Hierarchia kościelna nie może znieść katolickiej prawdy, nie może znieść tego, że ktoś przychodzi i głosi katolicką naukę i pokazuje, że jest niespójność pomiędzy tradycyjną nauką Kościoła a tym, co się po soborze prezentuje. W pewnym sensie jest to zrozumiałe, że nie mogą tego znieść, że u nich, na ich własnym podwórku, ktoś głosi, że oni zafałszowali Ewangelię. No jest to zrozumiałe, natomiast tylko z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego. No bo jeśli wychodzimy z założenia, że to są faktycznie ludzie Kościoła, którym zależy na zbawieniu dusz, to oni nie powinni się obrażać, że ktoś im to wyrzuca, tylko powinni się jednak zastanowić, czy czegoś przypadkiem na rzeczy nie ma. A więc moim zdaniem nie ma żadnych podstaw
poza jakimiś takimi luźnymi skojarzeniami, żeby uważać, że odprawianie mszy świętej właśnie w warunkach misyjnych albo w trakcie pielgrzymki w miejscu, które nie jest poświęcone, albo w ogóle w poświęconej kaplicy, która po prostu nie jest pięknym, sakralnym budynkiem wybudowanym specjalnie w tym celu, uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby to porównywać do tych patologii liturgicznych, które się dzieją dzisiaj, czyli do odprawiania mszy świętej tak po prostu na dziko, bez zachowania przepisów liturgicznych w warunkach, które uwłaczają godności tego, co się tam dzieje. I tutaj warto zwrócić od razu na to uwagę, że takie myślenie, pobożność skojarzeniowa, tak bym to nazwał, jest w ogóle bardzo niebezpieczne. Czasami to słyszę od wiernych, że a mi się to kojarzy z czymś, bo mi się to kojarzy z czymś, bo mi się to kojarzy z nowusem, bo mi się to kojarzy z tezę, bo mi się to kojarzy z czymś. Uwaga, drodzy wierni, to naprawdę nie o to chodzi, co nam się z czymś kojarzy. Naprawdę uważamy, że Kościół Święty powinien dostosowywać swoje praktyki do tego, co się z czym wiernym kojarzy. Naprawdę uważam, że to jest istotne, co się z czym komu konkretnej osobie kojarzy, bo ja mam tam jakieś doświadczenia i mi się to kojarzy z czymś. Uwaga, to, że mi się to kojarzy, to znaczy, że Kościół ma czegoś nie robić albo coś robić, to teraz tak każdy ma swoje skojarzenie powiedzieć, i bo mi się to kojarzy. Podawałem kiedyś ten przykład słynny z pocałunkiem pokoju, który jest mszy lewitowanej. Duchowieństwo przekazuje sobie ten znak pokoju. No i to właśnie często wiernym się to kojarzy. Kojarzy się to z modernizmem. I teraz Kościół ma znosić ponad 1000-letnią tradycję, bo wiernemu to się, jakiemuś jednemu czy drugiemu się z czymś kojarzy. Naprawdę uważamy, że to jest adekwatny powód. Nie. No nasze skojarzenia mają się dostosowywać do wiary i mamy je zmienić, jeśli w jakimś sensie nie odpowiadają duchowi Kościoła, a nie liturgia Kościoła, prawo kościelne ma się dostosowywać do naszych skojarzeń. A więc jeśli komuś msza święta w trakcie pielgrzymki kojarzy się z mszą na kajaku, to znaczy, że ma wypaczone pojęcie tego, co jest w liturgii dozwolone, a co nie jest dozwolone. To jest to określone, tak? Przez prawo kościelne, przez przepisy liturgiczne, jak odprawiać mszę świętą właśnie w takich warunkach polowych. Regularnie się to przed soborem działo. Bardzo często w trakcie działań wojennych kapelani odprawiali msze święte właśnie polowe i w ogóle w trakcie pielgrzymek jak najbardziej takie rzeczy mogły się zdarzyć. Przede wszystkim tam, gdzie tych kościołów było mniej, jak najbardziej to mogło mieć miejsce. Pamiętamy na przykład o prześladowaniach w trakcie rewolucji francuskiej, gdzie właśnie kapłani nosili ze sobą kamienie ołtarzowe, bo trzeba było odprawiać mszę świętą nad relikwiami świętych i też po tym ich właśnie rozpoznawano później, to znaczy gdy przeszukiwano i znaleziono kamień ołtarzowy w bagażu takiego człowieka, to od razu rewolucjoniści pozbawiali go życia, bo wiedzieli, że jest to kapłan, który się ukrywa i który gdzieś tam zaraz będzie mszę świętą odprawiał, a oczywiście dla rewolucjonistów msza święta, prawdziwa ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest coś najbardziej niebezpiecznego, dużo bardziej niebezpiecznego niż zbrojne rewolucje czy kontrrewolucje. Kolejny komentarz, zarzut, który chciałbym dzisiaj skomentować, to był komentarz pod materiałem poświęconym obiektywności prawa moralnego. Tam mówiłem o tym, że oczywiście jest pewien postęp w objawieniu. I to fascynująca sprawa, która jest w pewnym sensie taka symptomatyczna, czyli pokazuje częstsze zjawisko. Użytkownik, który często w ten sposób już komentował, napisał komentarz z cytatami, jeśli dobrze pamiętam, Piusa XI. To jest mało istotne, jaki to był konkretnie dokument, natomiast wiele cytatów, tam przynajmniej kilka cytatów, mówiących o tym, że absolutnie objawienie nie może się już rozwinąć, że nie można mówić o rozwoju objawienia, że nie można mówić o tym, że dogmaty zmieniają swoje znaczenie i tak dalej, i tak dalej.
jakby cały szereg wypowiedzi magisterium, że jak tutaj to, że moderniści mówią o rozwoju magisterium i rozwoju objawienia, to jest oczywiste, ale jak ksiądz tradycjonalista może coś takiego mówić, że objawienie się rozwija. I to jest dla mnie przykład właśnie tego, o czym mówiłem już wielokrotnie. Co się dzieje, gdy człowiek zna magisterium, a nie zna katechizmu? Że wychodzą z tego takie kwiatki, że później człowiek nie wie, czy śmiać się, czy płakać. I naprawdę nie mówię tego z jakąś złośliwością, bo to po prostu jest dziwne. A w pewnym sensie niebezpieczne, to znaczy w tym sensie, że ktoś, kto nie zna magisterium, a zna katechizm, może później być zdziwiony. Aha, czyli jak to nie można mówić o takim postępie? O jakim można, a o jakim nie można? Nawet pojawiały się tam komentarze w stylu, że o, faktycznie to jest, to torpeduje niejako wypowiedź księdza, to taka parafraza, no bo przecież tutaj jest magisterium, które mówi, że nie ma takiego rozwoju. I to odpowiedź jest tak banalnie prosta i dla każdego, kto zna katechizm, w zasadzie to powinno być proste, tylko że no niestety znajomość katechizmu jest tak słaba, że jednak uważam, że warto o tym dwa słowa powiedzieć. Mianowicie to jest oczywiste dla każdego, kto choć trochę katechizm studiował, że magisterium, gdy mówi o tym, że nie ma rozwoju objawienia, w tym sensie, że nie dochodzą do niego żadne nowe treści, a może co najwyżej dojść do lepszego zrozumienia tej treści, która tam od początku była, to ma na myśli objawienie Nowego Testamentu. Objawienie zamknięte już, zakończyło się objawienie wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. To jest taka wiedza katechetyczna, w magisterium oczywiście bardzo wyraźnie obecna. Objawienie kończy się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Natomiast do tego czasu ono trwa. I objawienie Starego Testamentu trwa przecież przez całe wieki. Ostatnia księga Starego Testamentu, księgi machabejskie, są napisane 100 lat przed Chrystusem. Pierwsze księgi Starego Testamentu sięgają gdzieś tam wieku X, to zależnie jak to liczyć i oczywiście źródła, z których korzystają, to nie jest oczywiste. W każdym razie na początku, na przestrzeni wielu wieków te księgi są spisane, a więc samo to pokazuje, że mamy tam do czynienia z pewnym rozwojem, czyli pewnych ksiąg jeszcze nie było w wieku III przed Chrystusem. Tak? Nie było jeszcze ksiąg machabejskich. Tak samo w pewnym momencie jeszcze księgi Apokalipsy nie było. Tak? I to objawienie Nowego Testamentu wtedy jeszcze trwało i wtedy oczywiście mówimy o tym rozwoju. Tak, i przede wszystkim przeskok pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, no to jest taki bardzo wyraźny rozwój i tak jak sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi, dlatego mówię, że jest to wiedza katechetyczna, czy można powiedzieć ewangeliczna, wynikająca z samego przekazu ewangelicznego. Przyszedłem nie znieść to prawo, ale je wypełnić. I później mówi o tym nowym winie, którego nie należy wlewać do starych bukłaków. O tym, że te przepisy zostaną w jakimś stopniu właśnie wypełnione, a więc zmienione. O poście mówi, że jak mogą ci, którzy uczestniczą w weselu, jak oni mogą się smucić, gdy Pan Młody jest pośród nich, gdy zostanie odebrany, wtedy będą pościli w odniesieniu właśnie do wprowadzenia nowej, nowotestamentalnej praktyki postnej, praktyki pokutnej. Kazanie na górze. Słyszeliście, że powiedziano wam, i to jest, i cytuję, Panie Jezus, Stary Testament, nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto by się gniewał na brata swego, gdzie Panie Jezus ewidentnie wnosi prawo mojżeszowe na wyższy poziom, to jest ewidentny rozwój. I to jest coś tak oczywistego, jakby z punktu widzenia Ewangelii, katechizmu, magisterium, że próba właśnie użycia tekstów, które ewidentnie odnoszą się do tez modernistycznych, które głosiły, że w czasach współczesnych właśnie objawienie będzie się rozwijało. Moderniści to oczywiście rozumieli w ten sposób, że zmieniają się uczucia religijne, a w ten sposób będzie się zmieniało nasze rozumienie religii, nasze potrzeby religijne i to dlatego powinniśmy zmieniać również nasze dogmaty, które są wyrazem tych uczuć religijnych, a przynajmniej zmieniać ich, jeśli nie brzmienie, to przynajmniej zmieniać ich rozumienie, tak żeby oznaczały coś już zupełnie innego i w ten sposób właśnie to objawienie ma się zmieniać. To jest modernistyczne i to jest potępiane wielokrotnie przez magisterium, ale użycie tych cytatów w odniesieniu do tego, że magisterium, że objawienie w ogóle się rozwija na przestrzeni starego, później na początku Nowego Testamentu do śmierci ostatniego apostoła. To jest coś tak dla mnie zadziwiającego, że ktoś mógł w ten sposób pomyśleć, że naprawdę przez chwilę mnie zamurowało. Jak to możliwe? Tak? No właśnie,
to jest ta sytuacja, o której mówiłem. Naprawdę mówię to bez złośliwości. Gdy ktoś czyta magisterium, a nie zna podstaw wiary, to naprawdę mogą wyjść tam tego takie kwiatki, że człowiek właśnie zastanawia się, ale o co tobie chodzi? I tutaj zwracam na to uwagę jakby z punktu widzenia wiernego na coś bardzo ważnego. Zawsze podchodźcie z pewną rezerwą i spokojem do kogoś, kto cytuje wam magisterium po to, żeby w jakiś sposób zaatakować wiarę. Zawsze trzeba podejść z dystansem, bo myślę, że może być taka tendencja, że o, tutaj papież coś powiedział, mamy jakieś zdanie wycięte z jakiegoś fragmentu encykliki, tu papież coś powiedział, teraz to co ja mam z tym zrobić? Zawsze należy w takich sytuacjach zachować spokój i roztropność, zawsze pamiętając, że magisterium to nie jest coś, co można tak po prostu sobie wziąć i w jedno zdanie i ustanowić, że a to jest taki dogmat wiary, teraz każdy musi w to wierzyć właśnie w ten sposób. Magisterium odpowiada na bardzo konkretne problemy, herezje, które się pojawiają, błędy, które się pojawiają, nauki jakichś tam filozofów, teologów. I zawsze trzeba przeczytać ten kontekst, zrozumieć kontekst, w którym zostało to powiedziane, przeciwko komu, w jakiej sytuacji. I przede wszystkim trzeba znać katechizm najpierw, żeby się do magisterium sensownie odnosić. Jest to niestety dosyć częsta praktyka, właśnie szczególnie wśród ateistów, którzy wybierają jakieś fragmenty z magisterium i później pokazują tutaj, Kościół mówi to i to. To też niedawny ciekawy przypadek a propos strojów. To na pewno nie ze strony ateistycznej, ale był podany właśnie cytat niejako z magisterium, że tam jest dekolt, powinien być nie większy niż dwa palce. Taki dosyć znany cytat a propos praktycznych wskazówek. I ja zapytałem, gdzie to jest. Później ten człowiek odpowiedział, że to jest tu i tu. Ja sprawdziłem te dokumenty. Tam nie ma tego cytatu. No, odpisuję, że tego cytatu nie ma w tych dokumentach. Tak na szybko sprawdziłem. I wtedy ten komentarz został usunięty. Zniknął. Najprawdopodobniej sam pytający usunął ten komentarz. Nie wiem, no chyba, że coś innego się stało, w sensie ani ja, ani moderator go nie usuwaliśmy. Czy to oznacza, że ten ktoś specjalnie chciał w jakiś sposób właśnie wzbudzić niepokój i jak zobaczył, że mu się nie udało, to go usunął? Czy po prostu uczciwie myślał, że to tam jest, jak zobaczył, że nie ma, to usunął? Nie wiem, dziwne to było. Ktoś właśnie później dopytał, ale gdzie, dlaczego ten komentarz zniknął i ten wątek niejako wrócił. I tutaj okazało się później w trakcie rozmowy z tym samym użytkownikiem, którego cytowałem przed chwilą, który akurat w tym przypadku okazał się pomocny w tym sensie, że był w stanie szybko powiedzieć, gdzie, do czego ten cytat się odnosi. To znaczy cytat odnosił się do dokumentu, który był wspomniany w tym dokumencie, który był pierwotnie podany jako źródło, ale nie można znaleźć całego tekstu tego dokumentu, który tam jest wspomniany. To jest jakiś dokument wydany przez wikariusza generalnego i on, dokument najprawdopodobniej faktycznie istniał, no bo jest wspomniany w oficjalnych dokumentach kościelnych i można znaleźć jakieś odnośniki do niego, natomiast cały jego tekst jest nieznany, co sprawia, że trochę ten cytat jest takim wyjęty z dokumentu widmo, to znaczy dopóki nie znamy całego tekstu, no to trudno się odnieść do kontekstu, który tam jest. Nie wiemy, czy to jest pisane w kontekście strojów w kościele, czy pisane w kontekście strojów w ogóle, czy to są wskazówki dla na przykład uczennic szkół katolickich, czyli jeśli chodzi o mundurki, czy to jest wskazówka w ogóle, że zawsze absolutnie tak musi być. Myślę, że o strojach to w ogóle jeszcze nagram kiedyś osobny materiał, bo temat jest, powiedzmy tak, i z jednej strony wzbudzający duże emocje, i z drugiej strony taki wybitnie szurowski, to znaczy jest on ulubionym, jednym z ulubionych tematów szurów, czyli tych osób, które w sposób niezrównoważony szukają błędów innych nieustannie, zamiast skupić się na sobie. Nie zmienia to faktu, że bez wątpienia cywilizacyjnie stroje mają bardzo duże znaczenie i jakby to połączenie takich dużych emocji, które tam są powiedzmy, że właśnie takiego zafiksowania jakiejś części osób, które lubią wytykać innym ich błędy, to jest rzecz, która jest, myślę, że dosyć niebezpieczna i to warto to sobie rozebrać na części pierwsze, zobaczyć właśnie, co faktycznie Kościół na ten temat mówił, a czego nie mówił, albo co jest takim dokumentem jednorożcem
w sensie takim albo dokumentem Yeti, czyli takim, o którym każdy słyszał, ale nikt go na własne oczy nie widział, to myślę, że sobie jeszcze kiedyś się tym zajmiemy. Tymczasem odsyłam do materiału Czy spodnie to zło? Tam rozmawiałem z panią Ewą Niewczas dużo o strojach, dosyć ogólnie, natomiast jeśli ktoś jeszcze tego materiału nie oglądał, to naprawdę zachęcam właśnie w tym kontekście. Jest również materiał Letnie bezczeszczenie świątyń, chyba tak się nazywał, a propos powiedzmy już bardziej takiej konkretnej przyzwoitości, również zachęcam do wysłuchania. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednym ważnym pytaniu, zarzucie, dlatego postanowiłem, korzystając z okazji, przetestować nowy krawatowy mikrofon. Mam nadzieję, że będzie faktycznie słychać, co mówię. Mianowicie, przy materiale PIO numer 7, gdzie mówiłem również krótko o księdzu Isakowiczu Zalewskim, który komentował kwestie zarzutów wobec Jana Pawła II i który podsumowując stwierdził, że zarzuty brzmią poważnie, natomiast dopóki nie mamy przeprowadzonej dokładnej lustracji, nie wiemy, jak się rzeczy mają. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wiele różnych zarzutów i problemów, czy to jeśli chodzi o współpracę z komunistycznym reżimem, czy to jeśli chodzi o skandale wokół sfery seksualnej. Przy tej okazji powiedziałem, że trzeba bardzo uważać, jeśli chodzi o tego rodzaju zarzuty w internecie, czy w ogóle publicznie. Dlatego, że zgodnie z taką zupełnie powszechnie przyjętą i praktykowaną od zawsze teologią moralną, człowiek, który rzuca niepewne oskarżenie, niepewne, a bardzo poważne oskarżenie, dopuszcza się grzechu ciężkiego. Jest to grzech ciężki, za który należy później zadośćuczynić. To znaczy, jeśli rzuciło się oskarżenie nie mając wystarczającej pewności, należy to oskarżenie odwołać. Powiedzieć, nie miałem dowodów, żeby takie oskarżenie rzucić. I to wcale nie jest wtedy obowiązek w pierwszej linii tego, na którego zostało rzucone oskarżenie, żeby się z tego oczyszczać, tylko to jest obowiązek tego, kto bez odpowiedniego dowodu takie oskarżenie rzuca, bo on dopuścił się bardzo poważnego grzechu przeciwko sprawiedliwości, naruszającego dobre imię jakiejś osoby. Oczywiście mówimy o sytuacji, gdzie takie oskarżenie jest rzucone bez wystarczającego dowodu. I powiedziałem, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje na temat jakichś zbrodni, szczególnie tych związanych z kwestią płciowości, szczególnie jeśli chodzi o molestowanie seksualne nieletnich, taka osoba ma ścisły obowiązek, żeby donieść do tych władz, które są odpowiedzialne, tutaj do władz świeckich, które powinny drogą sądową, policyjną takie zbrodnie ścigać. I tutaj słusznie ktoś zauważył, że jednak stosunkowo łatwo tego rodzaju zbrodnie mogą się przedawnić. W niektórych krajach ponoć dzieje się to dosyć szybko, a siłą rzeczy takie zbrodnie łatwo mogą zostać zatajone, w tym sensie, że osoba, która została poszkodowana, często wstydzi się tego bardzo i też nie będzie miała w pierwszych latach po tych wydarzeniach, po tych zbrodniach, nie będzie miała siły takiej wewnętrznej, psychicznej do tego, żeby o tym donieść. Może często nie mieć takiej siły. I co wtedy z tym zrobić, jeśli wychodzi taka informacja już w czasie, kiedy cała rzecz się przedawniła? Czy to wtedy nic nie można z tym zrobić i należy po prostu zapomnieć o całej sprawie? Oczywiście nie. Oczywiście, jeśli jest taka sytuacja, jak przed chwilą opisałem, to jak najbardziej należy coś z tym zrobić. I kwestia wymierzenia sprawiedliwości, i druga kwestia to jest kwestia ochrony kolejnych osób na przyszłość. To są rzeczy, o które trzeba zadbać. A więc jak to zrobić, żeby było to faktycznie sprawiedliwe i skuteczne? Wydaje mi się, że w sytuacji, w której mamy do czynienia już z takim czasem, że się przedawniło,
Można wtedy taką informację upublicznić, natomiast no, aby uniknąć tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy uniknąć bardzo poważnego oskarżenia, z którego jednocześnie osoba oskarżona praktycznie nie może się, powiedzmy, wobec którego, przed którym nie może się obronić. I tutaj zaznaczam jeszcze bardzo ważny punkt i proszę poczekać z jakby oceną tej wypowiedzi do samego końca. Dlaczego twierdzę, że nie można się obronić przed takim zarzutem? Dlatego, że gdy ktoś zostanie oskarżony w ten sposób, że dopuścił się jakiejś zbrodni, czy to sam osobiście, czy na sposób, powiedzmy, takiego tuszowania tych zbrodni, na przykład będąc odpowiedzialnym, w sensie, będąc przełożonym po prostu, no niekoniecznie odpowiedzialnym, rozumiem, w sensie odpowiedzialnym, to znaczy, że miał odpowiedzialność nad jakimiś osobami, wysyła jakąś osobę po prostu gdzie indziej, która, o której wie albo podejrzewa, że dopuściła się jakiejś zbrodni. Gdy takie oskarżenie zostaje rzucone, to sam oskarżony nie ma żadnej możliwości obrony. Tak? Gdy mówimy o sądzie, to wtedy tak, ma możliwość obrony, bo tam musi mu wina zostać dowiedziona. A więc on będzie mógł powoływać się na jakieś wydarzenia, na świadków. Będzie to w jakiś sposób możliwe, żeby to przeprowadzić. Natomiast jeśli zarzut zostaje rzucony w mediach, nie ma takiej możliwości. Bo człowiek może mówić, co chce, może wydawać, jakie chce deklaracje, że nie, bo ja wtedy to i to i to. Oczywiście to nie odniesie po prostu żadnego skutka. Może nawet odnieść skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego, bo jak ktoś będzie się szczególnie długo tłumaczył, że nie, ja wcale tak nie zrobiłem i nie wiedziałem i coś tam, to raczej to posłuży, powiedzmy, na korzyść tego zarzutu. Na zasadzie, a jak się tak tłumaczy, to pewnie jednak coś tam jest na rzecz. A więc człowiek sam z siebie nie może tutaj praktycznie się już obronić. Raczej próba obrony będzie wykorzystana przeciwko niemu. Jedyne, co mogłoby ewentualnie pomóc, no to jest właśnie kwestia faktycznie dochodzenia sądowego. Jeśli ono byłoby przeprowadzone sprawiedliwie, no to wtedy jest tak duża, jaką możemy stworzyć w obecnej sytuacji, szansa na to, że sprawiedliwość uda się wymierzyć, jakakolwiek by ona nie była. A więc, co zrobić, jeśli faktycznie mamy sytuację taką, że ktoś został sprawiedliwie, nie inaczej, ktoś dopuścił się jakiejś zbrodni, a ona się przedawniła. Jak to zrobić, żeby uniknąć jednocześnie tego ryzyka oszczerstwa? Otóż, kto ma prawo moralne do tego, żeby taką informację wynieść, upublicznić, że ktoś tutaj dopuścił się jakiejś zbrodni? Uważam, że odpowiedzialność moralną, tak zgodną powiedzmy z takimi ogólnymi zasadami teologii moralnej, odpowiedzialność i takie prawo, moralne prawo do tego, żeby coś takiego zrobić, ma ta osoba, która faktycznie w jakiś sposób doświadczyła niewłaściwych zachowań. Co to znaczy? Na przykład, jeśli ktoś, no oczywiście sam poszkodowany, to jest oczywiste, natomiast jemu może być szczególnie trudno w jakiś sposób takie rzeczy upubliczniać, no ale jeśli on jest gotów te rzeczy upublicznić, chociażby to było tylko na piśmie, ale jednak podpisane, tak, że wtedy i wtedy zdarzyło się to tak i tak. I wtedy, jeśli ktoś inny to prezentuje, podpisane świadectwo, że coś wydarzyło się tak wtedy i wtedy i wtedy, to jest sytuacja, która uważam, że jest nie tylko czysta moralnie, w sensie no, ta osoba, która oczywiście została poszkodowana, ma do tego pełne prawo i może to być, jakby należy ją nawet do tego zachęcać, żeby o tym mówiła, po to, żeby też inne osoby mogły zostać ostrzeżone. Jeśli sama nie jest w stanie, tak jak powiedziałem, no można się tutaj w jakiś sposób posłużyć pomocą drugiej osoby, ale to musi być wtedy jasne, że to jest ta i ta osoba, która złożyła dokładnie takie i takie świadectwo. Ta osoba musi się wtedy w jakiś sposób pod tym podpisać. Inną sytuacją, gdzie moim zdaniem byłoby to dopuszczalne, byłaby taka sytuacja, w której na przykład ktoś rozmawia z osobą, która w jakiś sposób była molestowana seksualnie, później o tym informuje przełożonych i on tę informację bagatelizuje. Tak, on też jest naocznym świadkiem. Też jest naocznym świadkiem tego, co się wydarzyło. Tutaj już jest większe ryzyko błędu, bo jednak może być tak, że mamy wrażenie, że zbagatelizował, a nie zbagatelizował. Może jednak podjął działania i powiedzmy dochodzenie wykazało, że jednak
nic tam nie było, ale tutaj mimo wszystko no, jest się już naocznym świadkiem, a więc można o czymś powiedzieć. Znaczy, to jest naprawdę informacja właśnie z tej zupełnie pierwszej ręki. Natomiast absolutnie niemoralnym jest próba prezentowania jakichś oskarżeń, które są gdzieś tam z drugiej, trzeciej ręki. To znaczy, na przykład właśnie wiemy o jakichś zbrodniach, które miały miejsce i uważamy, że ta i ta osoba musiała o tym wiedzieć. Tak? I robimy wokół tego szum, że jak to mogło tak być, że tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. Jest to szalenie niebezpieczne. W sensie samo rzucenie takiego podejrzenia bez posiadania mocnego dowodu, że coś takiego miało miejsce, jest już oszczerstwem. Tutaj naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym i żeby tak po prostu publicznie rzucić takie oskarżenie, żeby to było moralne, uważam, że trzeba, żeby te dwa punkty były spełnione. Czyli z jednej strony sprawa się uprzedawniła, czyli nie może zostać zbadana sądownie. Z drugiej strony mamy do czynienia naprawdę z informacją z pierwszej ręki. Czyli taką, gdzie albo sama osoba poszkodowana o tym powiedziała, albo osoba, która rozmawiała z przełożonymi kościelnymi, uznała, że te sytuacje zostały w jakiś sposób, powiedzmy, zlekceważone. Mówimy o konkretnej sytuacji, która gdzieś się wydarzyła, nie na zasadzie, że ktoś zadaje pytanie przełożonym po iluś latach, a co tam się stało wtedy i wtedy. Jeśli byłyby jakieś konkretne zarzuty, to znaczy na zasadzie takiej mamy tutaj świadka, który mówi, że było tak i tak, tak? To jest rzecz, którą można, powiedzmy, moralnie upublicznić i wtedy jak najbardziej ta osoba, która w jakiś sposób zostaje oskarżona, powinna się z tego oczyścić, to znaczy powinna się wypowiedzieć, że tak, ta osoba przyszła do mnie wtedy i wtedy, powiedziała mi to i to, zrobiłem to i to. Tak? I albo to było adekwatne, albo to nie było adekwatne, ale to muszą być naprawdę bardzo konkretne przesłanki, a nie domysły, a nie wymieszanie konkretnych informacji, że ktoś się czegoś dopuścił i został skazany i domysłów wokół tego, że ale to tak naprawdę ten też musiał wiedzieć i to też się musiało tak wydarzyć, bo najprawdopodobniej tak, bo to i to i to. Tak? Próba czy rozpowszechnianie takich informacji bardzo łatwo będzie bardzo poważnym oszczerstwem, z którego znowu osoba oskarżona może się już nigdy nie być w stanie oczyścić i oczywiście to będzie ta odpowiedzialność później na sądzie jest ogromna takiej osoby, która takiego oszczerstwa się dopuszcza. Więc oczywiście trzeba zachęcać takie osoby, które mają faktycznie informacje z pierwszej ręki, żeby o takich rzeczach informowały i oczywiście to jest koniecznie potrzebne i powtarzam jeszcze raz tutaj za księdzem Isakowiczem Zalewskim, jak najbardziej to jest korzystne, żeby przeprowadzić taką ogólną lustrację, taką, która zbada wszystkie wątpliwe przypadki, szczególnie jeśli chodzi o te powiedzmy ostatnie dziesięciolecia, jeśli chodzi o Kościół w Polsce, gdzie mamy też do czynienia z dużym ryzykiem inwigilacji przez różnego rodzaju służby i współpracę dostojników kościelnych ze służbami komunistycznymi. Jest to tym bardziej konieczne, czy korzystne i potrzebne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.